Dzisiaj nazywam się Wiktoria Czekil. Mam 9 lat, chodzę do trzeciej klasy i na ten jeden jesienny dzień zamieniłam się na jej dzień w Siedlcach. Nazywam się Anna Kalczyńska i jestem prezenterką wiadomości. Czy można pożyczyć komuś dzień ze swojego życia? Eksperyment trochę ryzykowny, ale efekty przerastają oczekiwania. Przekonają się o tym główne bohaterki trzeciego odcinka naszego programu. Przekazywanie informacji. Praca prezentera jest bardzo ważna, dlatego że człowiek, który siedzi przed telewizorem, po prostu jest dla niego to ważne, bo on chce się dużo dowiedzieć, co się dzieje w ogóle na świecie całym. No i dlatego. Anna Kalczyńska swoją podróż po świecie Wiktorii zaczyna od zajęć plastycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Wiktoria. Przyszłam dzisiaj bawić się z wami w te zajęcia plastyczne. Fajnie, cieszymy się. Witamy Wiktorię, witam wszystkie dzieci i słuchajcie, dzisiaj na zajęciach zrobimy taką czarodziejską kulę. Ja przygotowałam to wcześniej, ale nasza kula, którą dzisiaj wykonamy, będzie jeszcze fajniejsza, bo wiecie co? Jeden kwiatek zrobimy ze swoimi marzeniami, a drugi kwiatek zrobimy z marzeniami Wiktorii. Kto najlepiej zna mnie Wiktorię z was? Robert. Robert? Co wiesz o Wiktorii? Opowiesz nam o niej trochę? Ile lat ma Wiktoria? 9 ma. 9 lat. A jakie ma włosy? No długie ma. Czy jest odważną dziewczynką? Nie. Nie jest odważna? Nie, jest. Chyba jest. Gdzie ona chciałaby pracować, jak dorośnie? Może jakiś film? W teatrze. W teatrze pracują aktorzy i aktorki, to prawda, ale czy na pewno nasza Wiktoria tam chce pracować? Coś mi się nie wydaje. Na pewno to miejsce ma coś wspólnego z filmem i z teatrem, bo tam są światła i kamery. Właśnie. To co tam może być? W telewizji. Tak, dobrze. W telewizji. Właśnie. No to co, postaramy się spełnić to marzenie? Tak. Posłuchajcie, to jest efekt naszej dzisiejszej pracy. Popatrzcie, piękna, czarodziejska kula. Tu są marzenia nasze, ale są też i marzenia Wiktorii. Dominik, myślę, że ty przekażesz kulę. No. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Wiktorii, tu. Jestem zaszczycona, bardzo dziękuję. Będzie piękna kula, powieszę ją sobie u siebie. Oby spełniła moje marzenia i wasze też. Tego wam życzę. Tymczasem w trochę innym, pożyczonym świecie marzenie Wiktorii właśnie zaczęło się spełniać. Proszę bardzo. Czy to jest miłe? Tak. No właśnie. Prezent musi być odważny, inteligentny i jak wydarzy się coś smutnego bardzo, że ktoś na przykład zginie lub takie rzeczy, no to żeby nie popłakał się, a w takiej denerwującej sytuacji, żeby się za bardzo nie wkurzył i nie nakrzyczał tak po prostu. Proszę bardzo, jest pani gotowa. Proszę. Z charakteryzatorni przenosimy się do kuchni w wiosce dziecięcej. Przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, tego miejsca nie dotyczy. Wiktoria to jest wesoła dziewczyna? Dziewczyna, tak. Chociaż czasami bywa i upadł, ta dziewczyna nasza. O, tak jak ja. Też. Wszystko dobrze. Tutaj, Wiktorio, warzywa trzeba będzie obrać. Dobrze. I rzuci do tej miseczki, a później pokroimy. Już damy wodę. Trzymam ziemniaczki też oczywiście do tego ziemniaki. A co Wiktoria lubi jeść?
Czy ona lubi warzywa? Wiktoria lubi bardzo marchewkę. Uwielbia właśnie marchewkę. Tak, tak. I wszystko je, chociaż najczęściej, najchętniej to słodycze, chyba jak większość dzieci. To tak jak ja. Tak, ale tak poza możemy tym to naprawdę. Możemy sobie podać rękę z Wiktorią tutaj. Tak. A kogo z was najbardziej Wiktoria lubi? Z kim cię tutaj najbliżej trzyma? Z ciocią. Z ciocią? Nie. No z kim? Z wujkiem. A ty z wujkiem też, ale tak naprawdę jeszcze z kim? No z Marią i przez tobą też. W ogóle jak była młodsza, to bardzo za sobą tak tęsknili jedno za drugim. Naprawdę? Tak, tak, tak naprawdę. Czyli nawiązują się takie relacje? Tak. Pracuję w ogóle w wiosce dziecięcej od 15 lat. Mam 6 dzieci, jestem dla nich taką właśnie mamą zastępczą, ale zwracają się do mnie ciociu. Przede wszystkim bym chciała, żeby one wszystkie, w ogóle wszystkie moje dzieci, żeby sobie poradziły w życiu, żeby nie powielały błędów rodziców, żeby byli przede wszystkim dobrymi ludźmi. No to powiem wam, tutaj, że tutaj Wiktorii daliście niezłe zadanie z tymi nożami. Prawda? Do obcinania cebuli. Bo tu jest i mniejsze są, mniejsze. Wiktoria ja wiem, mniejsze. Ale tak sobie myślę, tak? Jak ona musi płakać obierając tą cebulę. A przy cebuli tak. Czasami płaczę bez powodu, więc przy cebuli może. O, jeszcze i tutaj, jeszcze o te mniejsze, o, super. Jej świat mnie zachwycił, ma piękną rodzinę, złożoną z 6 dzieci. W tym domu chyba musi być bardzo wesoło i ciągle coś się dzieje. Myślę, że ma możliwość wzrastania w takim środowisku, w którym ciągle wymienia się opiniami, sekretami ze swoim przybranym rodzeństwem. To jest wyjątkowa rodzina. Dzień dobry, chłopaki. Cześć. Pokażcie mi, co to? Co wy macie? No nie, no to wiesz co, naprawdę to wygląda po prostu imponująco. Czy nasza druga bohaterka jest równie zachwycona pożyczonym dniem? Właśnie przeprowadza swój pierwszy wywiad. Ania z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach w tym roku zaśpiewała w Jasełkach w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Jak ci się śpiewało? Bardzo fajnie. Tremowałaś się trochę, czy nie? No na początku jak zawsze jest lekka trema, ale potem z każdą chwilą coraz pewniej się śpiewa. Czy chciałabyś to powtórzyć? No... było fajnie. W sumie jeszcze raz bym mogła zaśpiewać. Dziękuję ci. Myślę, że takie ważne to jest opanowanie w rozmowach. Przeprowadzałam wywiad z Anną o jej śpiewaniu w Centrum Kultury i Sztuki. Na początku musiałam się oczywiście z nią przywitać, potem zapytać. No i tak rozmawiałyśmy. W wiosce dziecięcej również trwa rozmowa. Czego można dowiedzieć się podczas spaceru z pożyczoną przyjaciółką? Klaudia, to powiedz mi, kiedy ty się poznałaś z Wiktorią? Kiedy to było? Poznałam się z Wiktorią, kiedy byliśmy w pierwszej klasie. Czyli poznałaś się z nią w klasie, jak siadałyście do ławek, tak? Tak. I teraz siedzicie też razem? No to znaczy, że ty musisz dużo wiedzieć o Wiktorii. Dużo. Dużo? A zbierać się ze swoich sekretów, ze swoich marzeń? Czasami. Czasami. Klaudia, a jak lubicie spędzać czas, jak jesteście ze sobą, jak macie wolny czas po szkole? To ona do mnie przychodzi i się bawimy. Zobacz, jakiś śliczny kotek. A ty masz zwierzęta w domu, Klaudia? Chciałabym mieć wszystkie. Chciałabyś mieć wszystkie? A najbardziej kogo? Kota czy psa? Lgną do ciebie zwierzątka. Czują, że ty jesteś dobrą osobą, że im pomożesz. No czują to. Chyba tak. A jak myślisz, jakbyś tak miała opisać mi Wiktorię, to jaka ona jest? No jest fajna, koleżeńska. Lubimy się razem bawić z innymi koleżankami. A jest miła zawsze, dla wszystkich? Zawsze jak kogoś nie ma, kto się ze mną bawi, to Wiktoria się ze mną zawsze bawi. Aha. Ja się zawsze pytam mojej mamy, czy
będzie mogła do nas przyjść. Bardzo lubi do ciebie przychodzić. A ty masz rodzeństwo? Tylko ciotecznych mam. Czyli tak naprawdę spotykasz więcej rodzeństwa u Wiktorii, jak do niej przychodzisz tutaj, prawda? I braci, i siostra, Anię. A podoba ci się tutaj w tej wiosce, gdzie mieszka Wiktoria? Podoba mi się, są ładne płoty, dużo domów. I dużo jest dzieci, prawda? No, w każdym domu dużo dzieci. Ostatnio, kiedy do niej przyszłam, to widziałam takie zjeżdżalnie, widziałam dla dzieci. No właśnie. Wioska dziecięca dzisiaj akurat tonęła w deszczu i była może wyglądała dość smutno, ale tak naprawdę jest pełna radosnych dzieci, które mają szansę rozwijać swoje talenty, szukać możliwości spełnienia swoich marzeń i wychowywać się wśród innych dzieci, swoich rówieśników. Myślę, że uczą się też dbania o siebie nawzajem, uczą się empatii, miłości, mam nadzieję też. Szanse na rozwijanie swoich pasji dzieci mają także w szkole. Wiktoria najbardziej lubi zajęcia, na których rozwija swój talent aktorski. Dzień dobry. Prowadzimy w klasie zajęcia teatralne i teatralno-muzyczne, bo ta klasa akurat, do której uczęszcza Wiktoria, jest to klasa teatralno-muzyczna. Mogę pokazać na początek, na czym polegają ćwiczenia rozśpiewująco-oddechowe. Im wyższy dźwięk, tym krtań powinna schodzić niżej, czyli myślimy o górze, ale schodzimy na dół. I na przykład można się rozśpiewywać. Nie ja, nie ja, nie ja, nie. Nie ja, nie ja, nie ja, nie. Bardzo dobrze. Na przykład ćwiczenie teatralnych. Co jest potrzebne? Taka dyspozycyjność psychiczna dziecka i momentalna zmiana nastroju, przestawianie się z sytuacji na sytuację. Na przykład mamy frazę znaną, wlaskotek na płotek i mruga. Proszę powiedzieć to ze złością. Wlaskotek na płotek i mruga! Ze zdziwieniem. Wlaskotek na płotek i mruga? Ze znudzeniem. Las w kotek na płotek i mruga. No brawo. Brawo. Bardzo podoba mi się jej szkoła. Nie wiem, jak wyglądają inne zajęcia, ale jeżeli ma wielu takich nauczycieli jak pani od dramy, od teatru i emisji głosu i śpiewu, to musi być bardzo kolorowo i bardzo fajnie. Wydaje mi się, że ta szkoła na pewno bardzo się Wiktorii podoba. Czas na podsumowanie. Czy obie bohaterki dowiedziały się już o sobie wystarczająco dużo? Pani podoba mi się uroda, odwaga i śmiałość. Urodziła się 23 kwietnia w roku 1976. Zaczynała w programie Pegas. Jej rodzice są aktorami. Chciałabym nią naśladować, bo ona jest pracowita, musi mieć po prostu odwagę do tego wszystkiego. Wiktoria wydaje mi się osobą bardzo pewną siebie, która dokładnie wie, czego chce i będzie chyba dążyć do tego celu. Mam nadzieję, że Wiktoria zasmakuje w tym świecie, który jej pokażemy. Myślę, że bardzo różni się on od tego świata, który dzisiaj poznałam w Siedlcach, takiego spokojnego. Mam nadzieję, że zainspiruje Wiktorię. Ania Kalczyńska postanowiła zrobić Wiktorii niespodziankę. Na spotkanie z dziewczynką zabrała jej rodzeństwo z wioski dziecięcej. Tu znajdujemy się w atrium, czyli w takim samym sercu naszego budynku. Stąd możecie zobaczyć wszystkie właściwie miejsca. Tu na przykład jest studio, zaraz tam pójdziemy na górę. Tutaj jest reżyserka, tam widzicie miejsce sterowania w ogóle całą anteną. To, co pojawia się na antenie, tam się decyduje. Chodźcie, kochani. Jesteśmy w miejscu, gdzie już pracują dziennikarze. Tutaj młodzi często ludzie, jeszcze na studiach, trafiają do nas, którzy chcą się uczyć zawodu, chcą wejść w nasz świat po to, żeby później pracować już naprawdę w TVN24. To teraz idziemy do głównego studia. Teraz pokażę wam, gdzie naprawdę ja pracuję każdego dnia. Proszę. Zobaczcie. To jest tak zwana reżyserka. Chodźcie, chodźcie, chodźcie.
W reżyserce najważniejszymi dwiema osobami jest wydawca, który bierze odpowiedzialność za to, co się pokaże za chwilę na antenie. I on razem z reżyserem obrazu decydują, co robią, jakie zdjęcia pokazują, na jaką relację wchodzą. Cześć. Przedstawiam Cześć. Wam Piotrka. Cześć. Piotrek właśnie najczęściej jest reżyserem obrazu, tak dobrze tak, mówię? Tak. No właśnie. I to od niego wszystko zależy, jak to wszystko widać i to jest bardzo ciężka praca. No, kompozycja obrazu generalnie, tak? Tutaj kolega operator coś wie na ten temat. Sopot, kamera na molo, także możemy podejrzeć, kto tam sobie sposobuje. Tak? Fajnie. Jak macie znajomych w Sopocie, to musi ich wysłać na molo, żeby nam pomachali. Bycie prezenterką jest fajniejsze teraz moim zdaniem od aktorstwa. Tak mi się to spodobało, że po prostu już tak decyduję. Warto mieć marzenia. Po prostu marzenia są tym, co można zrobić kiedyś w życiu. No bo naprawdę jak się dorośnie, to można je zrealizować, ale czasem może się nie udać. Są dzieci, które od początku doskonale wiedzą, co chcą, do czego będą dążyły, jak te marzenia zamierzają realizować. Sama jestem przykładem tego. Pamiętam, że rzeczywiście jako dziecko wiedziałam dokładnie, kim chcę być, natomiast później to się oczywiście zmienia. I pewnie Wiktorii też się zmieni, ale przychodzi taki moment kluczowy podjęcia tej decyzji, co robić w życiu i wtedy najczęściej wracamy do tych dziecinnych marzeń. Wydaje mi się, że one mają kluczowe znaczenie dla naszego życia zawodowego. Wydawca mówi mi, co ja mam pisać, z kim będę się łączyć w serwisie, jaki temat mam zapowiedzieć. Ja to sobie wszystko piszę, a on czuwa nad tym, żeby żadna informacja nam nie uciekła, żebyśmy wszystko podali na czas. I tak pracujemy przez 25 minut, a później siadam tutaj przy stole głównym, który zaraz zobaczycie. To jest główny stół, przy którym Wiktoria będziesz prowadzić swój serwis. Widzisz? No i co? Jak ci się podoba? Zobacz. Usiądź sobie. Tutaj. Ja ci ustawię ten prompter. To jest prompter, tak? Będą dwie osoby czy jedna? Wiesz co, no zrobimy w jednym planie zrobimy jej serwis, ale tak chcę, żeby pokazać Ani też, dobrze, jak to by było. Najpierw próba. No i próba, oczywiście. No, próba, tak. A po próbie czas na najważniejsze wyzwanie w pożyczonym dniu. Starsze dzieci z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach były ostatnio na wycieczce w Słowacji. Miał to być wypad na narty, ale pogoda pokrzyżowała plany. 16-letni Janek Daszkiewicz z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach jest najlepszym uczniem w klasie. Najlepsze wyniki osiągnął z języka rosyjskiego i WF-u. W grudniu SOS Wioskę Dziecięcą w Siedlcach odwiedzi Święty Mikołaj. Był to finał akcji Mikołaj Prezenty dla Dzieci. Dzieci były zachwycone prezentami. 6 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie dzieci z SOS Wioski Dziecięcych zaśpiewały piosenkę Kiedy świąt przyjdzie moment z naszą ambasadorką Natalią Kukulską. Ania z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach w tym roku zaśpiewała w Jasełkach w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Drużyna z Siedlec wygrała ostatnio mistrzostwa SOS w piłce nożnej. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Wasilow z naszej wioski. Najbardziej mi się podobało to, jak siedziałam przy tym stole i musiałam wszystko mówić. I tak mi się to podobało, no że nie mam słów. Ale w ogóle muszę cię pochwalić, bo wyglądasz ślicznie na antenie. I bardzo sobie dobrze radziłaś, muszę ci powiedzieć, z prompterem i z wiadomościami, jakbyś to robiła całe życie. No dobrze. To dopiero pierwszy raz. No więc właśnie. I tak dobrze ci poszło. Słuchaj, ja myślę, że naprawdę coś z tego będzie. Wiktoria, a dlaczego wybrałaś akurat występowanie przed kamerą, pojawianie się w studiu? Dlaczego podoba ci się zawód dziennikarski?
Dlatego, że zaczęłam od klasy muzyczno-teatralnej i już mi się zaczęło to podobać. Najszybciej się tego uczę z całej klasy. A kim pani chciała zostać w moim wieku? Wiesz, nie uwierzysz, ale ja od początku chciałam być prezenterką telewizyjną. Patrzyłam na Krystynę Loskę w tamtym czasie, najwspanialszą, najpiękniejszą prezenterkę i pamiętam, że marzyłam o tym, żeby być na jej miejscu. A jak pani patrzyła na swoją mamę i swojego tatę, to nie pociągało pani to do tego, żeby zostać aktorką? Wiesz co, bardziej chyba odczuwałam taką zazdrość o to, że zawód moich rodziców, czyli aktorstwo, zabierało imię ich z domu. Nie chciałam, żeby pracowali jako aktorzy i ja też nie postanowiłam, że nie będę nigdy aktorką, żeby mieć pełną rodzinę, z którą mogę spędzać dużo czasu. A czy zawód dziennikarza jest zawodem trudnym? Myślę, że tak. Myślę, że jest trudny. Myślę, że wymaga bardzo dużo od takiej osoby, która chce się ciągle czegoś uczyć nowego. Codziennie musisz się przygotowywać. Codziennie musisz się konfrontować z różnymi tematami, o których wcześniej nie miałaś pojęcia. I musisz się tego nauczyć, bo musisz zadać dobre pytania. Więc dużo od ciebie wymaga ten zawód. Musisz być zdrowa, musisz mieć bardzo dużo ambicji w sobie, ale też pokory. Nie za dużo wymagać od życia, ale też starać się dawać od siebie jak najwięcej, pracować nad sobą. Także z tego punktu widzenia jest trudne. A czy pani lubi swój zawód? Tak naprawdę nie wiem, czy mogłabym wykonywać jakikolwiek inny zawód, czy mogłabym robić coś innego. Może jeszcze mogłabym być nauczycielką, bo kocham dzieci. Ale tak naprawdę najbardziej to lubię pracować w swoim zawodzie, pracować przed kamerą, z ludźmi, rozmawiać z nimi. Ale gdybyś chciała posłuchać mojej rady, to w tym trudnym świecie, jak będziesz musiała stawiać swoje pierwsze kroki, pamiętaj o tym, że wiesz, czego chcesz. Nigdy nie ustępuj ze swojej drogi. Pamiętaj, że nawet jeżeli ktoś powie ci, że się do czegoś nie nadajesz, to najważniejsze jest to, co ty myślisz o sobie. I musisz pewnie kroczyć dalej, nie dać się zbić z tropu, to po pierwsze. Po drugie, musisz być wytrwała i dużo pracować. To nie jest tak, że coś przychodzi dlatego tylko, że tego chcesz. Tylko dlatego, że dużo od siebie zainwestujesz swojego czasu, będziesz się uczyła pilnie i dużo, będziesz zdobywała nowe umiejętności i będziesz posiadała coraz więcej wiedzy i to też jest, wszystko się przydaje w życiu. No i po trzecie, oprócz tego uporu i wiedzy, potrzeba ci szczęścia. Ale tego ci życzę najbardziej i mam nadzieję, że tak będzie w życiu. Wiktoria, bardzo jestem ci wdzięczna, że dzięki tobie zobaczyłam Siedlce i zobaczyłam twoją wspaniałą rodzinę. Naprawdę wzruszyła mnie ta historia i bardzo ci dziękuję, że pożyczyłaś mi swój dzień. A ja pani dziękuję, że pani mi pożyczyła swój dzień. Bardzo mi miło.